Maliket będzie denerwujący? Pewnie wiele bossów będzie denerwujących, nie? Tak mi się wydaje. Że wiele bossów mnie pewnie wkurwi strasznie. Ale zobaczymy, którzy, nie? Jak na razie ze smokiem mi się mega przyjemnie biło. Powiedziałbym, że nawet przyjemniej, aniżeli zazwyczaj. Co ja chciałem zrobić teraz? Cofnąć się na chatę. Ja bym chciał F, F, R, E. Okej, okay, F, R, E to jest... G, F, R, E to jest skrót, żeby od razu się... wjebać do round table holda. Git. Mocnijmy sobie tą broń, tę broń, którą mam teraz w rękach. I z nią dzisiaj jeszcze polatamy, a jutro pomyślimy o buildzie na... smocze dziecię. Siup. I tyle. Dobra. Czyli skoro chcemy zmienić build pod toporowy, toporowo jakiś tam, to idziemy w siłę chyba, tak? Robimy po prostu moją ulubioną, ten, ulubiony archetyp. Silny Unga Bunga Warrior. Z szałtami, co najwyżej, nie? Szałty się chyba z niczym nie skalują, jeśli dobrze pamiętam, więc... no... git. Idziemy dalej. Kurwa. Jutro stream? Powiedziałem jutro? Bo dzisiaj jest niedziela już. O nie... no jak kurwa... niedziela, wieczór, humor popsuty. No niestety, nie, to w piątek, no w piątek. Ja powiedziałem, że jutro. Piątek, w piątek. Niestety, chciałbym pograć jutro, ale... jutro nie będę miał siły po pracy. Jak idziemy pod Dragonborna, to idź sobie w tą siłę, ile chcesz. Pozwalam. Dziękuję za pozwolenie. Jest to list niedzielę wieczór. Zrobimy sobie normalnie ten. Przebiegniemy przez cały zamek. Zobaczymy, jak on wygląda od środka. Chcę dużo miejsc zobaczyć. Szczególnie właśnie takich, gdzie... tak jak tutaj, nie? Gdzie możemy się rozejrzeć. W ogóle patrzcie, czy ktoś z was kiedyś widział, że tutaj ta łaska, która jest nad nami, przenika przez sufit? Ja kurwa nie widziałem. Przenigdy. Nie, użyję, znaczy nie użyję, ale otwórz. Otwórz, a potem cię zajebie. Ciekawe ciekawostki, dokładnie. Open the gates. Jak... znaczy zły pomysł. Ała, gdzie ja jestem? Kurwa. Jak powiedział ten gościu w tym? W tym szocie? Ała! Nie, przemyślające przemyślenia. Trzy. A tu już raz. Dwa. No nie! Tak. Dwa. Trzy. To już było trzy? Kurwa. Dobra, chuj. Balista Bolt. Zajebiście. Gdzie ja jestem? Siadaj. Dobra. Kurde, nie wiem. Ile mam tych kamieni jedynek? 13. Nie wiem, czy wzmocnić ten łuk sobie na plus 3 już, czy trzymać te jedynki na ten, na topór rzeczywiście, jaki znajdziemy w końcu. Teoretycznie moglibyśmy zabić Nefelilu, nie? I mieć topór, tylko że jej topór ma specjalny już Ash of War wbudowany, nie? Więc tam bym nie zrobił żadnego półsroda. O Jezu, ten skok będzie dziwny tutaj, z tej perspektywy, czekaj. Skok, sprint. Uff, no, na padzie bym wiedział, jak to zrobić. Catch shiftem, tak. Podskocz, włącz sprint. Stoisz na tym? I teraz... okej, okay, dobra. To wymagało, kurwa, wypalenia moich zwoi. A tędy nie wyjdę i tak. Dobra, to chuj. To idziemy dalej. Tylko, że to naokoło muszę iść, tak? Bo teraz muszę... ach, tutaj nie pójdę dalej. Weźmy lilię i cofnijmy się z powrotem. Tak, żeby nie biec przez całą arenę. Ma Margita. Dobra, ale weź bro... chociaż nie. Weź... łuk w rękę, dobrze. I postrzelam do ptaków tutaj, kurwa. Ojej, zapatrzyłem się na ptaki. Opa, sneaky biki, ja się tu skradam. O! Kurwa, no sneaky biki. O, czapę dostał. Aj, strzały mi się kończą, to jest najgorsze. Dobrze, znaczy źle, że się kończą, ale pani się strzela, kurwa, tym. Czy ja to w ogóle chcę tam iść na dół? Nie, olać. Miałem zabić tego, nie? Frajera. Ja zapomniał. Nie wiem, czy będziemy się bawić w ogóle w parowanie czegokolwiek? Nie wiem. Sprawdziłeś, czy przed zamkiem burzowego saunu nie było jakiegoś obozowiska kajitów? Kajit has wares if you have coin. Dobrze. Teraz do mnie dotarło, jak zajebiście będzie wyglądać druga faza Radana. O ja pierdolę. Radan będzie przejebany. Kajit ma towar, jeśli ty masz runy. Na chuj trąbisz, o chuj, ała, żartowałem, trąb sobie ile chcesz. O kurwa, ciężki przytrzymany, ale jakbyś nie bolał go za mocno. Chyba.
Czyli na skradaka. Siup. Dobrze. Teraz tu się poskradam, będę kurwa ciągle kłócać, nie? Jeszcze jakby jakiś skille, jakiś ten sneak. I ten dźwięk, kurwa, przy skillowaniu w Skyrimie. O nie, widzi mnie. Chyba mnie zobaczył, nie? Zablokował się. O nie, okej. Solidne, solidne. Czy ktoś pamięta, jakie resisty ma Godric w ogóle? Słyszeli, żeby zakładany amulet na większy damage w głowę? Właśnie jestem ciekaw, jakby tutaj działał, co nie? Bo tu rzeczywiście mam opcję celować, co trafiam, nie? Nawet bronią mele. Pytanie, czy... Czy twórca moda o tym pomyślał i rzeczywiście na przykład mogę bronią mele wyjebać komuś... ...trapę. Pewnie nie. A to nie ten róg, kurwa, ja myślę, że on tu za rogu do mnie wyskoczy. No to mnie kutasiarz zamknie, nie? Ja go nie zabiłem, miałem go zabić i tak, żeby kurwa kupić sobie puklerz zaraz. No ale dobra, wchodzimy. Ja się w ogóle chyba napiję soczku tutaj. Jeszcze zanim wejdę. Bo to prawie jak walka z minibossem, hehe. Ma weakness na blida i to tyle, okej. Okay. Gdzie moja lampa? A, świeci się już. A, co sobie przytrzymałem ciężki. O kurwa. Aha, to ma dłuższe kombo niż myślałem. Bicie się z takimi wielkimi, czy małymi właśnie przeciwnikami będzie wkurwiające. Tak myślę. Bo oni cały czas są przy mojej twarzy, nie? Okej. Okay. Nie wiem, na pewno w tym ranie nie będę się skupiać na atakach z wyskoku, bo jakoś tak dziwnie się heluje. Chociaż akurat ta broń ma dość szeroki na tak wyskoku, więc nie byłby może najgorsze. Co tu się dzieje? Jak to co? Gramy sobie kolejny run w Elden Scrolls 6. Bethesda po nie mogę czytać już. Zwanym Starfield zrobiło collab z FromSoftem. Jak działa na tym modzie blokowanie kamery? Na przeciwniku nie działa w ogóle. Wszystko musisz celować sam. Jak zrobię teraz, o widzisz, to pojawia mi się jakieś kółeczko. I dopóki moje to kółeczko na środku jest w jego zasięgu, to coś się dzieje, ale... A, poczekaj! Okej, tak to działa! Czyli jest taki tracking lekki włączony. Nie trzeba wszystkiego idealnie, wszystkiego... Tak ten... celować. Okej, to dobrze. To dobrze wiedzieć. Ja dopiero teraz zauważyłem, jak zapytałeś o to. Bo wcześniej myślałem, że no, coś się podświetla, ale co to robi, to kurwa... Nie miałem pojęcia. Dobra, pana... Chuj, zabijemy. To jest pewnie zły pomysł, a mogę się skradać na niego? Mu na plecy wejść? Nie odwraca się tylko. Kurwa! Dobrze. Pieniądze. Dobra, dawaj mi tutaj łaskę. Jak teraz się cofnę na sam początek zamku Godrica, a czy tego zamku, gdzie jestem teraz, to tam już nie będzie tego, nie? Frajera, co mnie zamknął. On się już przeniósł gdzieś. Bo chciałbym go zajebać. A dobra. I idziemy po ten medalion odskoków? Nie, nie idziemy po niego, olać. Nie chcę skakać w tym ranie. O ty kurwo. Okej, to ten targeting mi pomoże trochę z tymi latającymi z frajerami, tak jak tutaj na przykład. Mam nadzieję przynajmniej. Oho. Dobrze. Next. Pięknie! Kurwa, to się lepiej sobie radzę z nimi niż na padzie. W tym FPS modzie. Ale to przez ten targeting pomagający. Czy jest nadmiar na się na mapie? Czy muszę znaleźć wszystkie, żeby mieć 14 soczków? Jest nadmiar. Możesz niektóre ominąć i tak znajdziesz. Znaczy chyba, że i tak za dużo na przykład ominiesz, nie? Taka opcja też jest. Dobra, kamień dwójka. Ja już dwójki włożyłem w... W broń, którą pewnie olejemy niedługo, chyba że sobie na nią zrobię. Na plus 6. Chociaż nie będę jej w ogóle używać chyba na razie. Tak mi się zdaje. Ta halabarda jest lepsza, nie? Magiczna. Znaczy ten... Chciałbym powiedzieć świąteczna. Święta halabarda. Okej. Okay. Learn skills. Czy ma coś, co bym chciał? Nie. Olać. Papa, fajnie, było miło było pogadać. Moje światełko się zgasło?
Zaczynam czuć tego młoda powolutku. Zaczynam go czuć. Jest coraz wygodniej, coraz bardziej się czuję tak naturalnie. Nie obracaj się, nie obracaj się, kurwa. Okej. Bufek. I się napierdalamy. Nie szarżujesz? Dobrze, kurwa. Najbardziej mnie boli, że w tym ranie będzie mało widoczne mój drip, nie? To co jak wyglądam. Więc zmiany zbroi będą głównie tak typowo pod staty, nie wiem, żebym widział jak moja inna ręka trzyma broń, bo kto patrzy kurwa w dół tak często? Chyba kurwa nikt. Okej. Ten atak z wyskoku tutaj jest przyjemny, bo jest szeroki, nie? Nie muszę jakoś mocno celować. Tak jak miałem tą halabardą. Okej. Oleję tego gościa. Nie chcę się z nim bić. A jak będzie wyglądać, jak się Mimic Veilem zamieni w jakiś item? Zaraz przetestujemy. Jak będzie wyglądać... chciałem kontrę. Shit. Skoczyłem na niego. Jak będzie wyglądać, jak będę zamieniony w jakiś item Mimic Veilem? Withered State Straight Sword. O kurwa. Highland Axe, proszę, topór jakiś chciałem, nie? Nie wiem, czy akurat tego bym chciał. Ale zaraz sobie zobaczymy, jak on wygląda. Chyba nigdy go w ogóle nie próbowałem używać. Jak czuję boss fighty w tym modzie? Z tych boss fightów, które na razie mieliśmy, to biło mi się tak, żeby było rzeczywiście fajnie, przyjemnie i imersyjnie, to ze smokiem mi się fajnie biło. A na przykład Margit był straszny. Znaczy, problem jest z tym, że wiele bossów wywraca mnie na plecy, nie? I kiedy jestem na plecach, to moja postać zostaje pierdolca i dosłownie jak się wyrzuci na plecy, to widzi, co jest nad nią. Widzę niebo, nie? I w tym momencie nie wiem, co robi boss. Nie mogę spojrzeć na niego, kiedy wyrolować się z tej wywrotki. Nie widzę, co jest obok mnie, co było problemem na Margicie, bo tam jednak można spaść łatwo z areny. Chyba te 4 śmierci miałem podczas rolowania się do tyłu na przykład, spadając w przepaść. Więc to jest mały problem, ale no... Zobaczymy następne, nie? To ma też być takie lekkie wyzwanie, jakby nie patrzeć. I póki co no jest to inne, mocno inne niż to, co ja dotąd doświadczałem. Dobra, i jak to działa? Aha, i zmienia mi się perspektywa od razu, tak? Nie. Miałem cichą nadzieję, że będę mógł widzieć siebie z perspektywy... perspektywy tego. Działa na przykład. No ale nie da się. Trzeba jakieś dużo na słuch? No, nie wiem, czy słuch aż tyle by mi pomógł. Niektóre bossy rzeczywiście można grać na słuch, nie? Ale... No nie usłyszysz, czy jest przepaść za tobą. Przepaść nie wydaje dźwięków, nie? Więc to odpada, niestety. Zaczekaj, levele jakieś mogę wbić. Level up. Pójdźmy, ten jeszcze jeden w siłę. Aha, i więcej nie mogę, dobrze. Więc 20 siłę. Leżąc na plecach możesz spojrzeć w niebo i powiedzieć, ta chmura wygląda jak kutas, emo warfy, to dokładnie tak. Jest jakaś ten? W ogóle nie mogę idealnie w górę patrzeć, ale mogę dość wysoko patrzeć. Jest jakaś emotka, gdzie ja się kładę na ziemię po prostu? Mogę usiąść jak na razie, ale chyba nie. Chyba nie ma takiej, że się po prostu kładę na ziemię i patrzę. Kurwa. Ała, czekaj. Daj mi targeting, żeby był ułatwiony. No machnij mu. Ja pierdolę, zabiję mnie. Pi. Ja jebie. Pierdolone psy. Dobra, mamy memento. Może akurat w tym ranie, jako że nie patrzę na mój drip, bo nie będę na siebie patrzeć, pójdziemy po tą czapkę? Ona jakąś tam małą ilość HP dodatkowego daje. Bardzo małą ilość. Czy ja chcę to otwierać? Mam w ogóle kamienie? A czy te? Klucze? Co jest za tym? Nie mam nawet. Dobra, chuj. Somberek dwójka. Możemy tę broń na plus 2 już zrobić. Dobrze. To się bardzo dobrze składa. Może mi pomoże to przy Godriku? Może, na pewno pomoże. Kurwa, jak tu jest ciemno. Gdzie jest moje światło? Ja pierdolę, jaka zmiana. Bo ja sobie myślę. Mamy 15 minut do 10, więc ja troszeczkę przyspieszę tutaj. Przebiegnę to na hama trochę. Może wyzbieram jeszcze parę itemów po drodze, co najwyżej. Żeby jeszcze na Godrika zdążyć coś klepnąć, nie? Ja nie wiem, jak mi z nim pójdzie, ale strzelam, że słabo.
Ale, ała, chciałbym go jeszcze podejść do niego chociaż jeszcze dzisiaj. O chuj. O, dog. Aha. Moje to jest to, że jak się wyjebie na plecy, to jestem na plecach. To nie jest Bloodborne, Paweł. Nie musisz plecy ciężkich przytrzymanych robić. O kurwa. O! No ja pierdolę. Gdzie ja się roluję? To ja się roluję. Ściany! Ratunku. Chuj, usiądź po prostu. Dobra. No, pójdziemy wzmocnić sobie tę broń dopiero jak ten. Dopiero jak będziemy przy łasce koło Rykarda. Jak mu tam? Godrika, no. Fuck. On będzie żygać jeszcze ogniem. Nie żygaj! Jeszcze żyjesz? Kurwa. O nie. Gdzie? O! Czekaj, gdzie jest mój łuk? Tak? O, fitta! O nie, stamina! Dobrze, kurwa! Jak idzie, bo mam głupawkę, czy masz głupawkę? Kisnę z byle jakiego powodu? Coś tyć pół. Nie, dobrze, nie jest źle. Znaczy mamy 15 śmierci, to jest takim sporo, jak na bycie ciągle w pogrobne. Ale idzie spoko, jest przyjemny. Boję się Godrika, Godrik jest strasznym bossem. Ja Godrika normalnie nie potrafię bić, nie? A co dopiero w takim stanie? Nie wiem, mam nadzieję, że ta broń mnie trochę przekeruje na Godriku, szczerze mówiąc. Jak ją zrobię na plus 2? Siemano. Antybiotyk tylko wziąłem, okej. Okay. To był dobry antybiotyk, widzę. Dobra, pogadane. To jakiś item jest, nie? Kamień jedynka, dobra, kurde, ty jedynek to dropi od chuja. Myślę, że możemy spokojnie sobie zacząć wzmacniać ten łuk w razie czego, albo... może inny łuk jednak, hej? Hello! Fajnie byłoby go przyciągnąć. Tam, gdzie był ten kamień z kamieniami, nie? Kamień z kamieniami. Dobra, usiądź, zresetuj. Dobrze. Flachy. Więcej flach, 8 flach plus 4. To jest spoko wynik na początek. I teraz, jak ja mówiłem, GFRE. To jest skrót, żeby od razu sobie depnąć się tutaj. Dobra, robimy z tej broni plus 2. Idziemy się na kurwiec. Dzień dobry. Dobra. Za którą próbą padnie Godrik? Ja czuję, że kurwa trochę to potrwa, szczerze mówiąc. Nie wierzę w siebie. Czy był tu raz u Fii z pierwszej osoby, by the way? Nie było. To jest, kurwa, dobry pomysł. Ale czekajcie, zanim zaczniemy... Kurwa, to se kliknąłem. Nie mogę tabować, jak jestem w ten full screenie. Ja muszę siku szybko. Muszę bardzo szybko siku. Godrik the Golden. Dobra. Broń w dwie ręce, po pierwsze. Siup. Kurde, nie będę używać łuku na tej palce, nie? Czy mogę sobie założyć na plecki teraz... Nie mogę, heavy load. A czy ja jakieś te podniosłem nowe? Kusi mnie, żeby zamiast tej staminy wziąć sobie na ten, na przytrzymane ciężkie ataki. Pewnie będę gridować jak świnia te ciężkie przytrzymane. No ale co mogę zrobić? Ciężkie przytrzymane i Scarsil. Let's go. Dobra, będzie filmówka jeszcze, nie? Grid jak tak. Dokładnie. Grid na stagger. Jego topór byłby fajny, nie? Tylko na nim nie można zmienić tego. Ash of War'a. Playing as a lord. I command thee, Nero. Greedy od razu na dzień dobry, Paweł. Jeszcze raz. Kurwa, nie mogę. O nie! Jedną piorun, a czy ogniami? O chuj. He. Trafił. O chuj. A bo to jest pierwsza faza dopiero.
On nie ma trzech ataków jeszcze w tej fazie. Gdzie jest mój skurwa stagger? O chuj, o chuj, o chuj, o chuj, o chuj. Okej, druga faza. Może Cager się przeniesie na drugą fazę. Bo on nie traci, nie? Liber wszczep smoka. Spacją sprintuje, spacją sprintuje. O, dobrze, kurwa. Powinien mu jeszcze wyjebać, zanim włączyłem kontrę, ale dobra, chuj. Greedy. No. No nie, kliknąłem! Ładnie to wygląda z tej perspektywy, muszę przyznać. O chuj! Nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Bo ja nie widzę, co się dzieje. Dawaj, skok. No nie, teraz znowu to robi. Jak to ma zasięg? Okej. Wyłącz, wyłącz ten miotacz ognia. To nie Bloodborne, kurwa. No nie, czemu on mi to robi, jak ja tu jestem? First try, kurwa. First try. Czemu klawka nie napadzie? Kurwa, ja jestem pecetowcem. Jak gram w FPS-a albo grę FPP z widoku z pierwszej perspektywy pierwszej osoby, ja nie mogę grać w takie gry na napadzie. Jedyne gry, w jakie gram na padzie, to są gry typu Souls. Zręcznościówki, więc no, dobrze, kurwa. Ta broń to jednak kozak jest, nie? I nawet nie trzeba wychodzić z pogrobna, żeby ją na plus 2 zrobić. Nie wiem, jaka broń by się bardziej przydała na nim, szczerze mówiąc. No dobra, ciebie nie zabiłem, więc przy okazji mogę ciebie kupić puklerz. Kiedyś się może przydać jeszcze, nie? Tak mi się zdaje. Jakieś parowanie, nie wiem, czy... Ciekaw jestem, jakby parowanie w ogóle wyglądało. Pójdziemy zabić tego? Znaczy, bo jak wypiję soczek, to mogę tej broni używać w jednej ręce, nie? Pójdziemy zabić jeszcze przed końcem streama rycerza Tygla. Zobaczyć, jak się go paruje na klawiaturze. I na tym, nie? Nauczyłem kota aportować. A, to dobra, idziemy tak się przytulić do Fii. GFRE. Pyk. Takie skróty klawiaturowe tutaj mogę klikać, nie? A nie, że muszę zrobić escape, góra, E, Z, E, lewo i jeszcze raz E, żeby zrobić quit out. Kurwa, za dużo klikania. Zrobimy makro do tego. Przytulanko, jak zazwyczaj omijam przytulanie Fii, tak teraz chcę się w nią wtulić i zobaczyć, jak to wygląda. A te cztery to skrót do Halik Tree. Nie mogę ruszyć kamerą. Całkowicie, macham myszką i się nic nie dzieje. Ooo. Ooo. Dobra, styknę. Miałem nadzieję małą, że się tam sklipujemy przez ubranie i... Niestety nie. Niestety nie. Fajnie, fajnie. Mogę już zjeść to, ten blessing, żeby nie robił mi debuffa. Siup, siup. Dobra, wbijemy levele sobie jakieś. Myślę, że dalej pójdziemy w siłę i w HP. Siła i HP to będzie podstawa jak na razie, nie? Być może w Endurance coś, chociaż nie, po prostu bym się rozebrał bardziej. No wiesz, że będą większe buły na raid dostawane, nie? Dobra, ile mam? Git. Unga bunga build. Nie do końca jeszcze, ale jeszcze zrobimy z niego prawdziwy unga bunga build. Dobra. Chcę się jeszcze na sam koniec spróbować z rycerzem Tygla, który jest tutaj, zobaczyć, jak się paruje. Mega mnie to ciekawi. Elden Ring good ending. Szybko na renale, stary. Jest za 0.2, a ja bym się jeszcze musiał ponapiędalać z... Jak mu tam jest? Z lwem... Lwem. Wilkiem Radagona. A wilk Radagona jest pojebany. Ja czuję, że takie szybkie bossy, jak właśnie wilk Radagona, będą problemem. Będą mega problemem.
Mam nadzieję, że mi ten... Ile ten soczek trwa w ogóle? Na buffa do siły. Chyba 5 minut łącznie, nie? Szybki zoom na grzibi, renali. Nie. Już nie ma opcji. Nie ma opcji już. It's too late. Too late! Chcę się ponapierdalać z tym panem. Dobra. A więc... Soczek. Nie włączę buffa, bo nie chce mi się w dwie ręce brać. I... Chciałem go zbaitować, no. No, dawaj. Uff. No. No, kliknąłem pary! Pewnie w złym momencie, ale kliknąłem. Okej. No nie. Pojedynczy ogon na razie, okej. O, pozwolił. Ojej, za szybko. Za szybko zdecydowany. O kurwa, ogon. Nie pozwolił. Zbejtowany, kurwa. Dajmy mu się troszkę podnieść, jebnąć, oho. O kurwa, ale mi wyjebał. Nie widzę nic! No i to jest to, kurwa, jak się wyjebie na plecy, to nic nie widzę. W ogóle skończył mi się buff, teraz zobaczyłem. Skończył mi się buff. I nie miałbym demerzu, jakbym kurwa, no nie. Tak się kończy jebane leżenie. Skończył mi się buff na ten, na siłę, to chyba to nie jest 5 minut jednak. Czy ja po prostu umarłem i dlatego mi się skończył, nie wiem. Nie zwróciłem uwagi, dopiero jak byłem martwy, to zobaczyłem, że go nie mam. Dobra, one more time. No nie! Czemu kontra nie wyszła? Fuck. Ale griduje te pary! Paweł, co ty robisz? Dobra, nie mam staminy, to się podleczę. Włączaj tą drugą kurwa fazę. Co ty mnie tak uczujesz? O! Nie, nie podwójny ogon. To jest najgorszy atak, jaki może być. Bo nie zabiłem go jeszcze. Git. Z niego nawet nie leci nic, co bym chciał. I też daje mało dusz. Ale chciałem zobaczyć, jak się z nim ten... Jak się paruje po prostu. Na FPS. FPP. First Person Perspective. I na myszce, nie? To jest... Myszka jest dużo bardziej responsywna, aniżeli jak się paruje na padzie tym, jak się nazywa? Triggerem. Nigdy nie lubiłem parowania pod triggerem, bo zawsze mi to jakoś nie pasowało. GFRE. Powrót do domu. Lepiej ci idzie parowanie w Skyrim Runie niż normalnie, no bo klikam na myszce. Ja naprawdę, na myszce mi się dużo lepiej klika te wszystkie rzeczy, nie? Ale sam movement jest dużo, dużo wygodniejszy na padzie, według mnie, w Soulsach. Ale może po tym, kurwa, ranie się zmienię zdanie. Ale nie, no.